Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6:23, czwartek, 5 maja 2022. I oto w ten majowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z tego miejsca, czyli Zalew Kielecki na Szydówku, Kielcok. Dwie gruntówki i działamy, działamy. Woda mniej więcej od ostatniego czasu się trochę wyklarowała, trochę czyściejsza niż była. I miejmy nadzieję, że coś się złowi. A co uda się złowić, zobaczycie to sami. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Zalew jest, woda PZW, potencjał jest, ryby są, więc może coś fajnego uda się złowić. A co uda się złowić, zobaczycie. Fajnie, fajnie. Miejmy nadzieję, że będzie cieplutko. Zobaczcie, co odpłynie. Widzicie, bubr. O. Widzicie, wpłynął mi w bubr, w zestawy, no ale zaraz wypłynie. I tak to mniej więcej wygląda. Tam płynie, płynie. Okej. Więc zobaczymy. Bobrów dużo jest, nor, dziur porobionych przez nie, więc z tej strony łowimy, co jest siedlisko bobrów. No i sam jestem ciekaw, co dzisiaj uda się złowić na tym Kielcoku w ten czwartkowy dzionek. Sprzęty, czyli wziąłem korumadu, duży podbierak, do tego piankę, pływak, siatkę zawiesiłem za gumkę, tak aby nie wisiała w razie podbierania ryby, samoczynnie siatka spadnie. No i tak mniej więcej mój zestaw wygląda. Do tego nawinęłem plecionkę na osobną szpulę do Shimano. Zobaczcie sami. Czyli mamy obydwa zestawy z kowrotkami, nawiniętą żyłką. Do tego dwa nowe kije, korumy. Dwuskłady, tak typowo do karpiowania lekkiego. Duże przelotki dwustopkowe. Tak mówiłem, dwa składy, lepiej będzie rzucało się cięższymi zestawami. No i kije nowe, waga kija 280 gram, długość w czasie dostawy 1,86 m i długość wędki 3,65 metra. Ciężar wyrzutu w tym modelu jest od 30 do 120 gramów. Jak widzicie, zakupione w czarny piątek pod koniec tamtego roku. No i zobaczymy, jak na nie będzie się łowiło. Znaczy, uda się złowić, zobaczymy sami. Więc żyłka nawinięta,
żeby nie było problemu. Dwa nowe patyki. No i czekamy na branie, odpoczywając nad Zalewem Kieleckim w Kielcach. Godzina 7:59. Przerzuciłem zestawy. Na razie nic. No ale miejmy nadzieję, że coś pyknie. Bądźmy cierpliwi, a cierpliwość nasza zostanie wynagrodzona. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno, ale odpoczynek jest. I o to w tym wszystkim chodzi. Tu poprawię to. Tu tak. Tu tak. Okej, przerzucone. I czekamy na rybę. Dobrze. Na razie nic. Godzina 8:27. No i czekamy, czekamy. Może coś pyknie. I jest pytkę. Jeśli nie będzie efektu, no to później, gdzieś po 10:00, zmienimy miejscówkę i zobaczymy tam, co o tej porze roku można złowić. Więc przeniesiemy się gdzieś po 10:00. No ale to zobaczymy, co i jak. A więc coś jest. Zobaczymy tylko, co. Coś niedużego. Pierwsza ryba na nową wędkę. Zobaczymy tylko, co to jest. Wiecie, nie mam czucia, bo to nowe wędki, to wiecie, przy federach to bym widział, co i jak. Lesio, czyli mamy prawdopodobnie fajnego lesia. Czyli lesio skusił się. Wiecie, duży podbierak to tak to mniej więcej wygląda. Płyń. Wracaj. Okej. I pierwsza rybka zaliczona. Nieduży lesz, ale cieszy. Czyli, drodzy panowie i panie, jest godzina 9:16. Jeszcze z 20 minut powędkuję tu. Jeśli nie będzie brania, to zmienimy łowisko. Zmienimy łowisko i zobaczymy na drugim łowisku, co i jak będzie w ten czwartkowy dzionek. Mam drugą wędkę, którą przygotowałem. I tam nadgającą szczytówkę. Zobaczę tylko, czy wszystko hula. I tam postaram się nadgającą szczytówkę wyhaczyć jakąś rybkę. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej. Dobrze, nie ma sprawy. To będziemy jechać na drugie łowisko, czyli 20 minut wędkowania i zawijamy się, jak nie będzie ryby, gdzie indziej. W międzyczasie wezmę sobie, założę, przełożę żyłkę, zbuduję zestaw przy trzeciej wędce i będę łowił metodą na jedną wędkę. A co uda się złowić, zobaczycie to na tym krótkim filmie. Więc dwa łowiska w dniu dzisiejszym zaliczę. Tutaj jakiś leszczyk. A co na drugim łowisku będzie, zobaczycie to w dalszej części
mojego filmu. I taki krótki wypad czwartkowy. Obadać teren. Co się dzieje na dwóch łowiskach. Dobrze, zbuduję zestaw praktycznie i zaraz będziemy przenosić się na inną wodę. Tutaj branie. I co mamy? Zobaczymy. Co? Jak będzie malutka ryba, to nie, zwijamy się stąd. Zwijamy się stąd. Bo może by doczekali się większej ryby, ale zbuduję zestaw i zawijam się gdzieś indziej. Tylko zobaczymy, co mamy. Lesio. Czyli zobaczcie. Czyli lesio na pelet zanętowy. Zobaczcie, wisi i taka no 30 parę centymetrów baja na pelet, pikantną kiełbasę, zanętówkę. Ok, więc przerzucimy jeszcze zestaw i budujemy dalej trzecią z wędek, a jednak sprawdzę gdzie indziej co i jak, ale pomalutku, powolutku i ten sam pelet. Pół godziny był w wodzie i jeszcze jest w miarę cały. Ok. Jeszcze parę minut, 20 minut i zmieniamy łowisko. I jedziemy gdzie indziej na drugą wodę. Czyli dwa wypady w jednym dniu. Tak, jeszcze wędkę sobie ich złamę i będzie najlepiej. Dobrze, zestaw zrobiony. Przypon tylko założymy na nowym łowisku. I się zbieram pomału. I widzimy się, drodzy Państwo, ja już się składam na innej miejscówce. W ten czwartkowy dzionek, drugie łowisko i pierwszy nieduży karpik. Pinokio jest i cieszy, a więc bateria padła, drodzy widzowie, wyjmę tylko przynętę, no i taki Pinokio baja. Dzięki Ci i ja kończę na tym, kamera mi padła, gówna i z telefonu. No ale rybki dopisały, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza.